Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Immortals Fenyx Rising i zmierzamy kontynuować zadanie główne, tylko że jedna rzecz, o której zapomniałem, to skrzynia. Dlatego od tego zaczniemy, naprawimy sobie ten błąd szybciutko. Poczekam momencik na regenerację paska. Okej. Teraz, żeby znowu się udało tak fajnie się dostać na drugą stronę. Nie, się nie udało. Musimy sobie przestawić ten klocek troszeczkę. Trochę. Proszę. No teraz to bomba. Teraz to już sobie dolecimy bezproblemowo. Ciekawe. Dobra, lecimy. A można tutaj wylądować? Można. Tam wysoko jest. Proszę bardzo. Nie takie proste będzie tam się dostać, widzę. Żeby jednym klockiem właśnie. Aj, nie, 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 nie. Chodź tutaj. Ten sposób. Jesteśmy naprawdę dosyć wysoko. Myślę, że stąd będzie wygodniej. Zobaczmy w ogóle, dużo klocków zróbmy. Okej. No i elegancko jestem. Okej. Skoro skrzynię mamy załatwioną, teraz będę lepiej się rozglądał już od razu. No dobra, dwa łańcuchy, dwie skrzynie i zapewne jakiś bosik będzie. Potrzebujmy więc do kolejnego łańcucha. Okej. Czyli tam musimy się dostać. Zapewne tędy będzie trzeba.
Tutaj mamy wyjście. I teraz tak. Żeby tam się dostać wyżej, tak? Mamy mnóstwo klocków. Znaleźć drogę. Tutaj widzę jakieś wiatry. Gdzie jest skrzynia? Tam jest skrzynia, okej. Fajnie. Zejdź, zejdź. Coś jest nie tak? Musi idealnie to leżeć, jak widać. Teraz. Okej. Gdzie jest ta skrzynia tutaj? A ja gdzie ona? Sposób. Dobra, ale tam jeszcze skrzynia została. A, to nie takie proste.
ale w ten sposób już tak. Jedziemy. Ostro. I teraz muszę kolejny klocek, tak? A czemu? Typhon will drown in my endless rage! No nieźle to jest zrobione, muszę powiedzieć. The rage of the gods demands to be unleashed! Okej, to zostało już nam tylko jeden łańcuch i jedna skrzynia. Czyli od razu trzeba zmierzyć w tym kierunku. Skrzynia jest już widać tutaj. Właśnie tam. Teraz po co nam te klocki są w ogóle? Weźmy skrzynię najpierw. Tylko potrzebny nam będzie klocek właśnie. Klocek.
Może bym po prostu spadł? O, może mu dokonać ulepszenia. O, proszę. No dobra, to skoro kwestię skrzyń mamy z głowy, zobaczmy, co tutaj trzeba podziałać, tak? Trzeba jakoś to uaktywnić. Tylko jak? Tu muszą klocki być, czy co? Ogólnie musimy tutaj się dostać, tak? I coś tutaj zrobić. How war will reign! Aha. Ale coś tutaj mamy też. Jakoś trzeba to otworzyć, ale tu jest miejsce na kulę. Ciekawe. Tam jest przycisk. Nie, może tak to nie. To jest zwykły klocek. Skąd wziąć kulę? Gdzieś z góry pewnie. O! Jest i kula. A, rozumiem. I tutaj powinien być klocek teraz, żeby ta kula po nim mogła przelecieć. Czaję, o co chodzi. Więc tak. No właśnie. You can't fathom the war brewing within me. Zablokowaliśmy kolejne klocki. I kolejna kula musi być teraz tutaj, musimy naprawić, tak? Dobra. Dajcie dużego. Teraz musimy jeszcze ją skierować. Coś takiego. Ale jazda. Dobra. Sprawdźmy. O, jeszcze tutaj. Tej nie przewidziałem, okej. Ale to samemu można też nawet.
tak, ale to jeszcze nie jest całość. Tutaj musimy jeszcze dużego klocka mieć. A duże klocki są tam. No co ty robisz? No dobra, powinno być dobrze. Przecież nie, jeszcze mały potrzebny nam. Albo... Wreszcie. You can't contain me forever, Typhon. Przed tobą niebezpieczeństwo. Świetnie. Nie mogę się doczekać. Potwór. Wszechwiedzący Kotos. O kurde, ej! Wszystko używamy, co tam mamy. Oszalałeś ty? Końcóweczka. Jest. Finally, this story is getting good.
No dobra. To teraz będziemy mogli sobie dokonać ulepszenia wytrzymałości. Aha, ktoś buchnął. Spójrzmy, gdzie teraz mamy się udać. Tutaj, tak? Pomów z Aresem. Możemy skorzystać z szybkiej podróży. Tak, też zróbmy. No i co tam kogucik nam powie? Jakieś takie bardziej zaawansowane kółko i krzyżyk, czy to warcaby, co to jest? It's not your turn, bear. Do not be sorry. Be better. I come the vault. So someone got there first and stole your essence. Magog! The thief could be anywhere by now. Failure was inevitable. We're done. Finished. Good night. What'll I tell Aphrodite? Tell her I'm on my way to be flattened on a chariot track. Can't even cross the road, can he? Okay, you got it. Wait! This is a long shot, but we could track the thief via Amazon. As in my daughters, the Amazons. Uncanny tracking devices. That would do it! Don't get too excited. They aren't talking to me right now. It's a long story. But I do have an Amazon tracking kit I received as an offering. It's in my fortress, which the iPhone has locked me out of. Gods, this is pointless. Like my dad says, I'm just a bird brain. Unless... Unless? A blast of my salpings could open the gate. I didn't want Typhon's tentacles on it, so I hid it. So the salpings, huh? I'll have to think of something to play. Who do you think you are, Aphrodite? You can't toot an instrument of war willy-nilly. Besides, that's only half the job. You'll have to open the gate with Typhon's melody of tribute. Oh, no, really? Proszę. What's the melody? Typhon's no normal narcissist. He forced Pan to dedicate a song to him, and trained my gate to respond to it alone. Pan toiled on the music in a vault somewhere. A, też musimy znaleźć najpierw to find the melody. Tą melodię. Once you've got everything, if you make it out alive, play at the fortress gate to open it. Hey, where's my tribute melody? Okay, ale to już będzie zadanie na kolejny odcinek. W tym odcinku zobaczyć tylko, co mamy za zadanie. Dostań się do czeluści i znajdź melodię hołdu Typhona. Wydostań z Salpinksa ze szczęk strażnika. No dobra, ale tak jak mówiłem, to już będzie materiał na kolejny odcinek. W tym odcinku skupmy się na jakichś znajdźkach eksploracji. Fajnie by było znaleźć Ambrozję. No dobra, spójrzmy, co my tutaj mamy blisko. Tutaj mamy jakąś czeluść tartaru. A coś bliżej. Już zebrane. To
To jakiś przeciwnik. Wróćmy może do siedziby bogów przede wszystkim. Dokonajmy ulepszenia, bo zapomnę. I zaraz najwyżej sobie tutaj gdzieś w pobliżu coś podokacamy jeszcze. Czyli tak, ulepszenie wytrzymałości. Tak, przypakuj. Okej, spójrzmy, co mamy tutaj blisko. Co tu ludzie pozaznaczali? One znikły. Nie wiem dlaczego. O, tu mam wyzwanie nawigacji jakieś, tu konstelacji. A tu mamy... Nie, tu już jest zaliczone. A tutaj jeszcze na pierwszej wyspie została jedna epicka skrzynia. A tu jest zaliczone? Tu jest zaliczone. I tutaj mityczne wyzwanie i nocna skrzynia. Ciekawe, właśnie muszę się dowiedzieć, jak tą nocną skrzynię się otwiera. To już zrobione. A tutaj coś mamy. Epicka skrzynia. Bardzo blisko. Zobaczmy, czemu to nie jest zebrane. Tutaj tak, tylko trzeba jakoś otworzyć to. Muszę porozwalać. O, skubany. Dobra, i rozejrzyjmy się po tej lokacji. Tutaj trzeba coś ciężkiego postawić, tak? Czyli tutaj... Jakiś kamień albo coś, bo tu jak wskoczę... Aha, czaję. Wtedy się otwiera mi droga do przycisku. A tu jest kamień, proszę bardzo. Tylko teraz, żeby to zwolnić, to co trzeba zrobić? Tutaj jest ogień, ale po co? Thank you.
wiem, co mam zrobić. O, dostępne jeszcze ulepszenie u dźwigu jest. Wiadomo, że kamienie muszę. Pewnie nie od tej strony zaczynam. Tutaj tak samo, tak? Wiadomo, co zrobić, tylko nie wiadomo, jak to zrobić. I tam jest jeszcze skrzynia. Owoce się przydadzą. O, proszę. Czyli tak. Zobaczmy, co to spowoduje teraz. A, jeden kryształ, dobra. Mamy zaliczony, tak? Teraz tutaj musimy tylko... Czyli musimy stać tam, tak? Musimy tak pokierować ogniem. Elegancko. No i się udało. No i dobra, i ostatnia rzecz, jaką zrobię w tym odcinku, to wrócimy sobie do siedziby bogów jeszcze raz i dokonamy ulepszenia. My perfection will yet work. Tak, możemy tutaj. Strzały. No pewnie, że ulepszymy. I nie tylko, jeszcze możemy chyba coś, bo mamy trochę tych oboli. Okej. A tutaj. O.
8 wszędzie, a na przykład z tych, a tutaj po 5, a tak z toporem. A co tutaj mamy? Czas zwalnia powietrzu, szybki kontratak, weźmy to. Dobra, i to by było tyle w tym odcinku. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.